Cześć! Dzisiaj przed nabożeństwem czytałem sobie przypowieść o synu marnotrawnym i tak wiecie, uderzyła mnie pewna myśl, którą pierwszy raz zobaczyłem w tej historii, więc to jest taka pięciominutoweczka. Ja nastawiam na 5 minut zegarek. I po tych, w ciągu tych 300 sekund staram się powiedzieć coś świeżego, inspirującego. Mam nadzieję, że z tej doskonale znanej przypowieści uda mi się wyprowadzić myśli, które też dla Was będą świeże i nowe. Więc po czołówce się widzimy i przypowieść znana i lubiana oraz jakieś nowe na jej temat przemyślenia. przypowieści o synu marnotrawnym pojawiają się trzy osoby. Jest ten młodszy syn, który wziął majątek, jest starszy syn, który był troszkę taki zazdrosny, że ojciec taką wyprawił wielką ucztę dla młodszego syna, kiedy ten wrócił do domu, jak już wszystko przepił. I wreszcie jest ojciec, który okazał serdecznie, serdeczność i miłość temu młodszemu synowi i zapewniał też starszego syna o tym, że wszystko, co należy do ojca, należy również do niego. I teraz. Zazwyczaj jest tak, że czytając tę przypowieść utożsamiamy się albo w zależności od tego, w jakim jesteśmy momencie w życiu, albo z tym młodszym synem, czyli wydaje nam się, że dostajemy za mało, więcej nam się należy nie tylko pieniędzy, ale przede wszystkim więcej nam się należy niezależności, samodzielności, chcemy iść na swoje. Więc to jest taki w swoim życiu troszkę tak niezależnie od Pana Boga, albo utożsamiamy się ze starszym synem, czyli z tym Marudą gnuśnym, który uważa, że tutaj innych Pan Bóg faworyzuje i lepiej traktuje, a nas jakoś pomija, albo jeszcze się możemy utożsamić z tym synem młodszym, kiedy wrócił do domu i czujemy, że po prostu kochający Bóg wszystko nam przebacza i, i znaleźliśmy ojca, od którego sami w swojej głupoci odeszliśmy. Ale ponieważ czytałem tę przypowieść, a Akurat tak przed niedzielnym nabożeństwem, to pomyślałem po raz pierwszy w ten sposób spojrzałem, że w zasadzie to nie jest przypowieść o tym, że powinniśmy utożsamić się z którymś z tych synów na różnych etapach ich życia. To też ona mówi o tym, jak Pan Bóg postępuje wobec nas, ale kiedy jesteśmy chrześcijanami, kiedy już znajdujemy swoją drogę do Pana Boga, to ta przypowieść jest o tym, że powinniśmy naśladować Ojca, że to Ojciec jest dla nas wzorem postępowania w tej przypowieści. Może dlatego pojawiła się taka myśl, że to było przed niedzielnym nabożeństwem. Mieliśmy właśnie za chwilę spotkać się w kościele. I myślę sobie, czytając tę przypowieść, nie przychodzę jako nie wiem, młodszy syn do ojca, który mówi: Tato, daj mi połowę tego, co mi się należy, albo daj mi to, co mi się należy, połowę tego, co posiadasz. Ani nie przychodzę jak starszy syn i mówię: Ej, tych, tych niegrzecznych, co to się teraz do ciebie wracają, to tak faworyzujesz, a ze mną nigdy tak nie ucztowałeś, ale raczej. Moim powołaniem jest i powołaniem każdego chrześcijanina jest naśladowanie w relacji z innymi ludźmi, których spotykamy, naśladowanie ojca. Mamy być kochający, przyjmujący, wybaczający, serdeczni, bo, bo jesteśmy wezwani nieustannie do tego, żeby naśladować Jezusa. Chrześcijaństwo to naśladowanie Jezusa, a charakter ojca w tej przypowieści odzwierciedla to, jaki jest charakter Boga wobec nas i jak my mamy postępować i, i odzwierciedlać charakter Boga wobec innych ludzi. Więc to my mamy być tymi, którzy właśnie są rękoma Pana Boga. To, to, to słynne zdanie Teresy z Avila, że Pan Bóg na tej ziemi nie ma innych rąk niż nasze, ale też nie ma innych oczu niż nasze, żeby patrzeć na innych ze współczuciem. Więc właśnie. To nasze ramiona są ramionami tego ojca, który wybiega na spotkanie, to nasze uściski, są, to nasza radość jest radością tego ojca. Jesteśmy wezwani do tego, żeby swoją postawą wobec innych nieustannie naśladować ojca i pokazywać sposób, w jaki Bóg wybiega na spotkanie człowiekowi swoim przebaczeniem, swoją miłością, swoją serdecznością. Więc jeśli jesteś dojrzałym chrześcijaninem, to, to już nie jest czas, kiedy czytasz tę przypowieść. Abyś zastanawiał się, w którym momencie jesteś w życiu, czy utożsamiasz się z tym synem, który ciągle zabiega o swoje, czy z tym, który ciągle ma ludzi, ale jesteś wezwany do tego, żeby naśladować ojca. I na tym polega dojrzałe chrześcijaństwo, że, że chcesz po prostu pokazywać innym charakter Boga, reprezentując ten sam sposób. Przebaczenia, miłości, cierpliwości, życzliwości, akceptacji, czekania na drugiego człowieka i życzliwości wobec niego i miłości wobec niego, jaki w tej przypowieści reprezentuje ojciec wobec swoich synów. Miejcie dobry dzień i mam nadzieję, że to spojrzenie na tę przypowieść o, o miłosiernym ojcu, nie tylko o marnotrawnym synu i marudnym synu, ale również o, o miłosiernym ojcu że to spojrzenie jest dla Was odrobinę świeże. Ja patrzę na zegarek, zostało mi 15 sekund, więc szybciutko dzięki za wszystkie subskrypcje, udostępnienia i lajki, bo to sprawia, że ten kanał jest odrobinę bardziej widoczny, a przecież za piękne żeby ją przemilczeć. Do zobaczenia. Miejcie dobry dzień.